Kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1443 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Udzielenie kierunków działania prezydenta miasta, ustalenie kierunków działania prezydenta miasta Krakowa mających na celu zwołania dwóch debat Więcej bezpieczeństwa w Krakowie, projekt grupy radnych, druk nr 1443, w trybie jednego czytania, referuje pan Sławomir Ptaszkiewicz. Co? Ja tu mam Sławomira Ptaszkiewicza, a kto referuje? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Mieliśmy burzliwą dyskusję na temat tego, czy warto debatować społecznie na temat bezpieczeństwa, czyli przy otwartym urzędzie z mieszkańcami. Wtedy ta uchwała kilka tygodni temu nie weszła na sesję Rady Miasta. Dwa tygodnie temu zorganizowałem taką debatę u Siemachy. Muszę powiedzieć, że jest wiele ciekawych informacji, które płyną od mieszkańców, ludzi, którzy często zawodowo się zajmują na przykład miejscami, w których przemieszcza się bardzo dużo osób, które są newralgiczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak dworce autobusowe na przykład, jak okolice lokali czy sklepów i co z tego wynika. Więc wciąż ta sprawa moim zdaniem jest aktualna i warto na ten temat byłoby porozmawiać w taki sposób, żeby nie zasłaniać się tylko statystykami albo mówieniem o tym, że sprawa bezpieczeństwa to jest kwestia innej odpowiedzialności prawnej, innej struktury zarządzającej, za którą odpowiedzialne jest państwo. Myślę, że miasto ma tutaj dużo do zrobienia, dużo do powiedzenia. Warto byłoby zaprosić do tej debaty właścicieli lokali gastronomicznych, właścicieli też tych sklepów, które powstały, zobaczyć, na ile oni pojmują też swoją odpowiedzialność w tym zakresie. Wychodzi coraz więcej różnego rodzaju konfliktów, które nie są do odkrycia przez, moim zdaniem, wprost urzędników. Zadawanie pytań i przeprowadzenie takiej debaty byłoby ze wszech miar skuteczne, tak więc wydaje mi się, że ten projekt uchwały wciąż jest aktualny i warto byłoby go dzisiaj przegłosować i panu prezydentowi taką sugestię przedstawić, żeby takie dwie debaty publiczne na ten temat się odbyły. Myślę, że byłaby to doskonała możliwość do tego, żeby również media mogły zwrócić uwagę mieszkańcom na to, na ten problem i na konieczność większej aktywności z ich strony, bo zero tolerancji to przede wszystkim zwracanie uwagi na sytuacje niebezpieczne i informowanie służb. A służby muszą szybko podejmować te informacje i jak najsprawniej działać. Tak więc myślę, że warto byłoby, żebyśmy wnioskowali o tę debatę. Dziękuję bardzo. Trzeba też powiedzieć. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w imieniu klubów. Klub Platformy Obywatelskiej, potem klub PiS-u. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo Radni. Bezpieczeństwo to sprawa, o której na pewno powinniśmy rozmawiać, powinniśmy debatować, ponieważ zbyt wiele jest sygnałów świadczących o tym, że są w Krakowie powody do niepokoju. Pytanie jednak, czy powinno odbywać się to w formule, którą zaproponował mój kolega, pan radny Sławomir Ptaszkiewicz. Otóż naszym zdaniem
to nie jest chyba najszczęśliwsza formuła z kilku powodów. Również z tego, że chyba już trochę się wyczerpała, ponieważ nie czekając na bieg uchwały, pan radny Ptaszkiewicz rozpoczął przygotowywanie tych debat, przeprowadzanie tych debat. Jedna się już odbyła. Z tego, co słyszałem, mają się odbyć następne, obojętnie czy Rada tą uchwałę przyjmie, czy pan prezydent będzie realizował te kierunki. I zresztą nie ma żadnych przeszkód, aby debatować na ten temat, a nie ma powodów, aby prezydentowi narzucać takie kierunki. Natomiast z inicjatywy i przewodniczącego Rady Miasta i mojej skromnej osoby, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji i Strażą Miejską, planowana jest konferencja dotycząca bezpieczeństwa w mieście Krakowie. Konferencja, która powinna być, powiedzmy, konferencją społeczno-naukową. Oczywiście dalibyśmy, czy powinniśmy dać też możliwość wypowiedzenia się przedstawicielom różnych środowisk, ale przede wszystkim powinniśmy dyskutować z fachowcami, z ludźmi, którzy zawodowo zajmują się bezpieczeństwem, nad tym, co w Krakowie można jeszcze poprawić. Pewien duży blok według mnie tej konferencji powinien być poświęcony zagadnieniom kierunków budowy monitoringu wizyjnego w mieście Krakowie. Ja osobiście od takiej konferencji oczekuję przedstawienia pewnych modelowych rozwiązań i rozwiązań funkcjonujących w dużych aglomeracjach Europy, tak abyśmy w nowy rok budżetowy mogli wejść z konkretnymi planami dotyczącymi budowy monitoringu. Jak Państwo na pewno wiecie, staramy się też zainteresować ministra spraw wewnętrznych partycypacją w budowie takiego systemu w Krakowie, ponieważ planowane są Dni Młodzieży. Jest to wydarzenie ogólnopolskie i zaangażowanie ministra jest jak najbardziej na miejscu. Dlatego też pozwoliłem sobie, proszę Państwa, złożyć taką poprawkę, która po pierwsze zmienia tytuł, aby był zgodny z treścią, natomiast paragraf pierwszy zgodnie z tą poprawką uzyskuje brzmienie: ustala się dla prezydenta miasta kierunki działań polegające na podjęciu współpracy z Radą Miasta Krakowa, Komendą Wojewódzką Policji oraz Komendą Miejską Straży Miejskiej w celu wspólnego zwołania konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w mieście Krakowie, ponieważ no, nie wyobrażamy sobie, aby prezydent stał z boku wobec takiej doniosłej inicjatywy. Dlatego chcielibyśmy, aby taka współpraca była i pan prezydent w tym wsparł inicjatorów. Uprzejmie proszę o przyjęcie zaproponowanej przeze mnie poprawki. Oczywiście w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości bardzo proszę pan przewodniczący Bolesław Kosior. Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, Panie i Panowie Radni. Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa dotyczące projektu Grupy Radnych, druk nr 1443, którzy wnioskują o zwołanie dwóch debat na temat bezpieczeństwa w Krakowie. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa popiera zwołanie debat, których tematem będzie bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających Kraków. Ostatnie wydarzenia w Krakowie świadczą o tym, że Kraków nie jest bezpiecznym miastem. Oczywiście dzisiejszy Kraków, żeby to było dobrze zrozumiane. Apelujemy do pana prezydenta o dodatkowe wsparcie działań Straży Miejskiej, szczególnie dotyczy to reorganizacji tej jednostki. To oficjalne stanowisko klubu i krótkie jak ten. Natomiast w uzupełnieniu, proszę Państwa, myślę, że tu nie ma co w tej chwili się, nazwę to w cudzysłowie, przekamarzać i kto co ile robi, tylko trzeba wspólnie przystąpić do działań. I tylko, nie tylko do działań, które będą świadczyć o tym, że interesują nas przede wszystkim mieszkańcy i ich po prostu sprawy szeroko pojmanego bezpieczeństwa, ale również te, które leżą w naszej gestii, a w tym momencie jednostki, która powinna dbać o bezpieczeństwo, czyli Straży Miejskiej. Klub Prawa i Sprawiedliwości odbył już pierwsze spotkanie z komendantem
Straży Miejskiej Adamem Młotem i jego zastępcą, panią Martą Cieślą. Sprawa została przez nas po prostu przedyskutowana, dotycząca właśnie tych pewnych wydarzeń, jak i pewnych zmian, które się szykują. Zgłaszamy ponad podziałami współpracę, a wiecie, że specyfika naszej po prostu organizacji jest związana z tym, co mamy w nazwie, z Prawem i Sprawiedliwością. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dobrze się dzieje, że jutro przyjeżdża pan minister Sienkiewicz, z tym, że głównym tematem tego spotkania będzie Wielki Brab. Chodzi o budowę, o inwestycję wspólną miasta i komendanta właśnie policji. Chodzi o monitoring. Z tym, że jeżeli ktoś czytał Orwella, to wie bardzo dobrze, że są pewne niebezpieczeństwa i nie da się całego miasta zmonitorować. Proszę Państwa, za tym potrzebne są potężne pieniądze. Ja już nie mówię o samej inwestycji. Mamy wiele problemów z utrzymaniem instytucji, które żeśmy powołali albo wybudowali. Tutaj też będzie. Proszę Państwa, z tego co mnie wiadomo, to jeden pracownik jest przygotowywany i tak ogarnia 6 monitorów. Proszę sobie teraz wyobrazić, ile tych pracowników potrzeba, żeby to wszystko po prostu przebadać, nagrać. No, za tym oczywiście będą pewnie również jakieś protokoły, sprawozdania i tak dalej. Dlatego, proszę Państwa, przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby bezpiecznie było nie tylko w centrum Krakowa, ale również na naszych osiedlach. Kończąc, z tego miejsca chciałbym podziękować za udział w posiedzeniu ostatnim klubu panu komendantowi i jego zastępcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan przewodniczący Bogusław Kośmina. Po pierwsze, proszę Państwa, w stosunku do uchwały. Ja zastanawiałem się, czy nie powinniśmy wprowadzić jakiś stały element funkcjonowania miasta, taki konsultacyjny, ale zostałem przekonany, że instytucja Okrągłego Stołu ma różne konotacje. W związku z tym myślę, że tego typu forma konferencji jest zasadna. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jutro jest w Krakowie minister spraw wewnętrznych. W 4 głównych sprawach będzie mowa. Będzie sprawa dotyczyła wakatów, czy uzupełnienia wakatów i terminu. Będzie kwestia wprowadzenia na ulicę więcej ilości policjantów w związku z pełnieniem w Krakowie staży aplikacyjnych. Będzie mowa o zmianach ustawowych, ale też będzie mowa o tym centrum monitoringu. I tutaj wyjaśnienie do poprzednika. Proszę Państwa, to centrum monitoringu w koncepcji, o której jest mowa, to nie jest centrum, przed którym siedzi 50 facetów i patrzy się na 300 monitorów, bo to jest zupełnie bez sensu. To teraz funkcjonuje dużo bardziej nowocześnie, po prostu te kamery są aktywne, reagują na hałas, reagują na ruch i tak dalej, ale rzeczywiście same monitoringi tego nie zrobimy. Musimy mieć więcej policjantów, musimy mieć inaczej to zorganizowane i bardzo dobrze. Po trzecie, moim zdaniem, i tu zresztą z koleżanką przed chwilą wymieniałem głos, powinniśmy mieć taką formę uspołecznienia tych problemów bezpieczeństwa, bo ludzie chcą i muszą na ten temat dyskutować, także po to, żeby albo dawać dobre rady, ale też różne żale wylewać, które w dużej mierze są mocno uzasadnione, bo to poczucie bezpieczeństwa w Krakowie mocno spadło. Przy tej okazji przypomnę, w Krakowie funkcjonował przez długie lata system Bezpieczny Kraków, czy też program Bezpieczny Kraków. Ten program polegał między innymi na wsparciu przez dzielnice różnych działań, a także wsparciu przez miasto różnych działań. Były uchwały kierunkowe, które do tego wracały. No i warto by było, żebyśmy nauczeni doświadczeniem w tym kierunku poszli. Mnie osobiście najbardziej podoba się najtrudniejszy sposób radzenia sobie z bezpieczeństwem, ale najbardziej skuteczny, czyli zero tolerancji. Ale żeby coś takiego wprowadzić, trzeba mieć dużo więcej pieniędzy i dużo bardziej, że tak powiem, dużo więcej zrozumienia dla atakowania każdych przestępstw, nie tylko tych największych. Z tego co wiem, miasto po spotkaniu na Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności tej komisji prezydenckiej zdecydowało o
wyasygnowało kilkaset tysięcy złotych na tak zwane płatne służby. Mam nadzieję, że tych pieniędzy do końca roku będzie więcej, czyli policjanci, którzy już są w służbie, będą mogli być na ulicę w tej materii skierowane. Mówię to, bo co prawda ta uchwała nie dotyczy samych działań policji czy służb porządkowych. Tym niemniej ważne jest, żeby takie informacje poszły. Myślę, że to tyle. Ważne, żeby wszystko w Krakowie zdawało, wszystkie instancje, wszystkie instytucje w Krakowie zdawały sobie sprawę z tego, że sprawa bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z naszych priorytetów, bo bez bezpieczeństwa nie da się nic innego zrobić. Stąd można powiedzieć wszystkie ręce na pokład i wszystkie działania, które tak powiem są proponowane, powinny być wdrażane. Oczywiście jest kwestia ekonomii i kolejności priorytetów. Akurat to, ta sprawa tych spotkań, myślę, że rzeczywiście będzie miało jakiś bardziej społeczny wydźwięk. Także i ta konferencja, o której mówił pan Woźniakiewicz, która pod auspicjami ministra także będzie się odbywać, myślę, że będzie dużym wydarzeniem dotyczącym nowoczesnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w mieście, bo tak naprawdę o tym to będzie miało miejsce. Zapraszam tych, którzy jutro mają ochotę na godzinę 15 na konferencję z ministrem. Myślę, że to będzie miejsce, gdzie minister o wielu sprawach, o których ja tutaj sygnalizowałem, powie o pewnych sprawach i jeszcze innych. Myślę, że też będzie okazja rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Anna Mroczek, bardzo proszę panią radną. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, cieszą te słowa pana przewodniczącego, że minister stara się zrobić coś dla poprawy bezpieczeństwa w Krakowie. Szkoda, że niestety po takich tragicznych wydarzeniach. Ja chciałam powiedzieć teraz nie w imieniu swoim, nie w imieniu klubu, znaczy nie w imieniu swoim jako Anna Mroczek radna, tylko jako Anna Mroczek matka i jako przedstawiciel też upoważniony przez młodych ludzi, moich dzieci do tego, żeby wypowiedzieć się na temat projektu uchwały, którą grupa radnych złożyła. Otóż ci przyjaciele moich dzieci przeczytali ten projekt uchwały i powiedzieli, że są zainteresowani udziałem w takiej debacie, dlatego że czują się niewysłuchani. Może ta debata nie zrobi rewolucji. Może ta debata nie wprowadzi nam raju na ziemi, ale dajmy im szansę. Dajmy im szansę poczucia, że mogą wpływać na cokolwiek w naszym mieście i mogą zrobić coś, co pozwoli im czuć udział w tym, że zrobili coś dla bezpieczeństwa, żeby podobne tragiczne wydarzenia nie miały miejsca. I bardzo państwa proszę, żebyście poparli ten projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja poproszę panią Martę Patenę, bo jesteś projektodawcą. Szanowni Państwo, ja z kolei uważam, że nie powinniśmy wyważać otwartych drzwi. Powinniśmy się tylko zastanowić, jak te drzwi więcej bądź mniej uchylić. Istnieje stała komisja Rady Miasta Krakowa, a mianowicie Komisja Praworządności, która takimi problemami się zajmuje. Zebrania komisji są otwarte i każdy mieszkaniec może przyjść. To członkowie tej komisji powinni się zastanowić, jak wobec zaistniałych sytuacji, wobec sygnałów, które otrzymują, powinni zreformować pracę swojej komisji, doorganizować tą pracę w kwestii więcej bezpieczeństwa dla Krakowa. Stąd uważam także, że w poprawce wniesionej do projektu uchwały powinno być, że po cudzysłowiu otrzymuje brzmienie, ustala się dla prezydenta miasta kierunki działań polegające na podjęciu współpracy z Komisją Praworządności Rady Miasta Krakowa, nie z całą Radą Miasta Krakowa, bo to ta komisja jest przede wszystkim za to odpowiedzialna i radni delegowani tam najlepiej się na tym znają. Wszyscy radni, którzy chcą, mogą w każdym posiedzeniu uczestniczyć z prawem głosu.
Myślę, że przewodniczący by tego nie odmówił. Ponadto, nie wiem, może co czwarte posiedzenie na temat dokładnie bezpieczeństwa, może z każdego posiedzenia ostatnie pół godziny, nie wiem. To wymaga według mnie zastanowienia się, ale doprecyzowania w tym kierunku, a nie powoływanie bez przerwy nowych ciał i zastanawiamy się, jak debatować i gdzie debatować, a nie jak usunąć przyczyny zaistniałego stanu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Wojtowicz. Momencik, momencik, panie Wojtowicz. Zobaczmy, kto tam. Tomasz Urynowicz. Właśnie nacisnął, tak. Bardzo proszę, pan Tomasz Urynowicz, potem pan Wojtowicz. Bardzo proszę. Bardzo szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie wystąpiłbym w tej debacie, bo wydaje mi się, że cele przedstawione w projekcie uchwały są jasne i czytelne i intencje także, gdyby nie wystąpienie pani Marty Pateny, bo z pewnością nikt panie Marcie na tej sali nie odmówi kompetencji związanych z oświatą, ale w tym przypadku brak zrozumienia celów w istoty debaty publicznej nie najlepiej pani Marto na tej sali wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Wojtowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, moi przedmówcy wspomnieli o tym, że jednym z podstawowych elementów zachowania bezpieczeństwa w mieście jest kwestia monitoringu. Wiadomo, no trudno dzisiaj znaleźć tak duże pieniądze, żeby tym monitoringiem pokryć no, wszystkie te miejsca, które są niebezpieczne w Krakowie. Ale skoro już jest debata na ten temat, chociaż jest to uchwała kierunkowa, to chciałem zaproponować być może do tej dyskusji taką kwestię. Wielu przedsiębiorców sami finansują monitoring swoich lokali, chodników, ulic, przed którymi te lokale się znajdują, natomiast nie są umieszczeni w systemie policyjnym. Nie muszą wyrazić zgody. Natomiast może trzeba byłoby doprowadzić centralnie do tego, żeby spodobać dofinansowanie na przykład tego monitoringu w zamian za to, że będą ujęci w centralnej bazie policyjnej lub, nie wiem, zwolnienia z podatku. I to jest taka moja propozycja tej debaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Jantos, bardzo proszę, panią przewodniczącą. Szanowny panie przewodniczący, myślę, że to, co powiedział Wojtek Wojtowicz, jest dobrym pomysłem, którym trzeba byłoby się zainteresować, ale jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, to znaczy z jednej strony to, że jakiekolwiek okrągłe stoły nie będą remedium na wszystko, my nie załatwimy spraw za pomocą dyskusji ze społeczeństwem, ale szanowni państwo, jestem w Komisji Pożytku Publicznego, gdzie spotykamy się z organizacjami pozarządowymi i one za każdym razem mówią o tym, że poza naszymi dyżurami powinniśmy organizować jednak takie większe fora, czy też większe spotkania, które pozwalają ludziom zwrócić uwagę na pewnego rodzaju rzeczy, które są istotne i ważne. Zorganizowaliśmy my jako Platforma Obywatelska do tej pory dwa stoły dyskusyjne z różnymi skutkami. Ja nie będę polemizowała z tym, czy te skutki spotkań były, czy nie, bo to był stół edukacyjny mieszkaniowy. Ale chcę państwu powiedzieć, że nie powinniśmy zamykać, zwłaszcza jako Platforma Obywatelska, na możliwość brania udziału w dyskusji ludziom. W związku z tym nie widzę uzasadnienia, dlaczego mamy się chronić, czy w jakiś sposób zamykać przed tego typu propozycjami, jak dyskusję związaną z jak najszerszymi, z najszerszymi ludźmi, którzy chcą przyjść pokazać to, co powiedziała zresztą Ania Mroczek, że młodzi ludzie, tak samo jak i moi studenci, jak i uczniowie, i koledzy moich synów i tak dalej, chcą brać w tym wszystkim udział i myślę, że powinniśmy wymyślić jakąś taką formę, w której oni mogą przyjść, zapytać, uzyskać odpowiedź albo jej nie uzyskać, ale to jest ich prawo, a naszym jest psim obowiązkiem, żebyśmy ich wysłuchiwali nawet w takich formach, w jakich oni chcą to uczynić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Taszkiewicz. Panie przewodniczący, szanowny panie radny i panowie radni.
Czy ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony postawą przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności? Jurku, proponowałem, żeby to była inicjatywa wychodząca od ciebie. W ogóle. Rozmawialiśmy na sesji. Przekazałeś mi, że nie jesteś tym zainteresowany, bo trochę inną koncepcję jak gdyby masz. Projekt uchwały nie jest mój. Projekt uchwały jest międzyklubowy. Złożyli go radni z wszystkich klubów Rady Miasta, również Platformy Obywatelskiej. Idea bezpieczeństwa nie jest tylko i wyłącznie sprawą jednej osoby, nie jest sprawą jednego klubu. Jeżeli masz pomysł na zwoływanie konferencji, to proponuję, zrób tą konferencję, ale nie psuj uchwały. Celem tej uchwały było zaangażowanie społeczne. Pierwszy punkt, budowa zaangażowania społecznego poprzez udział w debacie organizacji społecznych. Między innymi, co innego to jest poczucie bezpieczeństwa, a co innego to są realne działania. Ja mówię o tym, że problem dotyczy tego, że wiele obszarów, wiele grup społecznych nie czuje się bezpiecznie w mieście. I coś z tym tematem musimy zrobić. Kolejny punkt, opracowanie planu zwiększenia zaangażowania społecznego. Nie zmieni się miasta, nie zmieni się bezpieczeństwa, jeżeli nie będzie mobilizacji wszystkich ludzi. Kiedy wszyscy będą postrzegali jako to wspólny problem. Kiedy rozmawiamy z policją, kiedy rozmawiamy z osobami, ze strażą miejską. Jaki oni mają problem? Że osoby nie chcą zeznawać, że nie świadczą. Ta debata, którą organizowałem u Siemachy, pokazała, że jest wiele ważnych tematów, które wychodzą z tej dyskusji. I szalenie istotne jest to, żebyśmy budowali miasto jako obywatelskie miasto. Dziwię się tobie, dlatego że jesteś zwolennikiem współpracy z wieloma organizacjami społecznymi. A w tym momencie torpedujesz ten projekt. Najpierw jako komisja dajecie negatywną opinię, potem wkładacie jakąś poprawkę, składasz poprawkę, która de facto rozwala zupełnie ten projekt uchwały. Kompletnie tego nie rozumiem. Powtarzam. Projekt uchwały nie jest mój, projekt uchwały jest wszystkich klubów. Wydaje mi się, że warto rozmawiać, jeżeli debata jest dobrze przygotowana, jeżeli jest określony czas, nierozciągnięty, ilość spotkań nie jest nieograniczona, jeżeli zaprasza się do tej debaty ludzi, którzy mają coś ważnego do powiedzenia i chce się ich wysłuchać, to taka dyskusja zawsze jest więcej warta. Bo tam, gdzie się spotyka dwie czy trzy osoby i rozmawia o problemie, zawsze powstaje zupełnie nowe spojrzenie na ten temat. Wiele nowych informacji i uwag znajduje wtedy swój nowy wymiar i możliwości rozwiązania. Dlatego bardzo proszę, żebyśmy nie psuli tego projektu uchwały. Albo zdecydowali się na debatowanie, albo na nie. Znaczy na rozmowę i udział wszystkich środowisk. Jeżeli jest projekt konferencji, to proszę bardzo. Ja natomiast nie wierzę w takie spotkania. Jeżeli mnie jako radnego jestem zapraszany do holu prezydenckiego, żebym wysłuchał ministra spraw wewnętrznych, to z całym szacunkiem, ale to jest moim zdaniem jakieś nieporozumienie. Co to ma być? To jest jakaś manifestacja? Proszę przyjdźcie, posłuchajcie, co minister ma wam do powiedzenia w holu prezydenckim. No, ja oczekiwałem trochę innych działań i trochę innej partnerskiej postawy również we współpracy na szczeblu tym rządowym, lokalnym, wojewódzkim. Do tej pory taką właśnie postawę prezentuje zarówno komendant wojewódzki, jak i policja i warto ich wesprzeć. Warto ich wesprzeć. Budowanie kolejnych pomieszczeń centrów nie rozwiąże nam tego problemu. Wiemy dobrze o tym, bo już finansowaliśmy takie centra. I wiemy, czym się to skończyło. Więc nie popełniajmy tych samych błędów. Ale miejmy odwagę, żeby posłuchać tego, żeby pokazali to ludzie, którzy już w tym uczestniczą od wielu lat i żebyśmy wysłuchali ich argumentów, którzy może dzisiaj nie są jeszcze stroną urzędową, ale mają wiedzę na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Krzysztof Durek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Radni, ja przepraszam, ale to dla mnie ważne. Pan Radny Ptaszkiewicz użył sformułowania, że Komisja Praworządności dała negatywną opinię jego projektowi. To prawda, ale przy jednym głosie przeciwnym tej negatywnej opinii, moim głosie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.